Kłos zboża. Dawno temu, gdy głód ludziom bardzo dokuczył, Pan Bóg wymyślił roślinę, którą nazwał zbożem. Miała ona pędy wysokości człowieka i cała, od ziemi do wierzchołka, pokryta była ziarnem. Niestety ludzie nie docenili wspaniałego daru, ledwie bowiem zaspokoili pierwszy głód i napełnili spiżarnie, a już zaczęli żyć rozrzutnie. Widząc, jak wiele zboża marnuje się co roku, Pan Bóg rozgniewał się i postanowił ludzi ukarać. Pewnego dnia poszedł na pobliskie pola, schwycił łodygę zboża dwoma palcami u dołu i tak pociągnął do góry, że został mu zaledwie mały kłos w dłoni. W ten oto sposób ludzie zamiast pełnej, pokrytej ziarnem rośliny, zaczęli zbierać słomę, której tylko koniec rodził teraz ziarno.